I hej, 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 cześć, mano, z tej strony Machler, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie, takim szybkim, krótkim, w sumie kolejnym już dzisiaj, drugim filmie, jeden jest naprawdę bardzo szybki właśnie na temat tego, co widzicie na ekranie, czyli tak jest, ruszyła wczesna, mamy opcję pobrania wcześniej update'u 1.24, czyli generalnie mówiąc jednym słowem, mamy wczesny dostęp do pobrania, tak zwany preload do naszego sezonu letniego, który oczywiście wychodzi 5 sierpnia, tak? I tak, jak widzicie, on jest to wersja update'u 1.24. Jak widzicie, on waży 36,766 MB. Także jest to, powiedzmy, zaokrąglając 30, no 40 GB prawie. Pewnie na platformach, oczywiście, PC oraz Xbox będzie troszkę inaczej. A propos platform PC oraz Xbox, ten preload dwudniowy, przeddwudniowy jest tylko na właśnie PS4, więc na razie na Xboxie tego nie ma. Nie wiem czemu, naprawdę nie pytajcie mnie. Jeśli chodzi o PC, rozumiem czemu tego nie ma, ponieważ gdybyście pobrali ten update, to wiele z, powiedzmy, ludzi tu by zaczęło grzebać w plikach w grze, co oczywiście wyjawiłoby cały content, który nadchodzi, operatorzy, postacie, mapy, powiedzmy, wszystko dokładność 100% potwierdzone pewnie, dlatego ten cały update na PC jeszcze nie wyszedł i on pewnie wyjdzie, tylko że wiecie, 5 godzin przed sezonem startu i tak dalej, lecz wciąż nie ma go na PC na razie, nie ma go na Xboxie, jest tylko na PS4, jakby ktoś pytał. Tak jak już mówiłem, to jest preload, czyli tak jak kupujecie gry, preordery zamawiacie, gry przedpremierowe, no to możecie 2 dni przed premierą gry pobrać grę. W tym przypadku przed premierą sezonu 5 możecie pobrać update. I jak pobierzecie, macie właśnie to na ekranie, czyli plik aktualizacji można zainstalować, czyli pobraliście, ale nie możecie zainstalować, ponieważ obviously dopiero sezon 5 rusza 5, prawda? Dziś jest poniedziałek, 3, więc za 2 dni. O 8 rano, jak zresztą widać na ekranie, 8 rano, 5 sierpnia 2020, więc tak, to jest właśnie nasza data. Także tak to wygląda, pobieracie zajebiście i nie musicie generalnie kopiować, pobierać podczas gdy, wiadomo, sezon ruszył o 8 rano i wiadomo, zaczynać grać o 10, tylko możecie od razu, boom, wskoczyć, coś jak prawdopodobnie moment zainstaluje i będziecie mogli grać, nie wiem, 5 minut po 8. Także moim zdaniem to jest w ogóle zajebistość. W ogóle zawsze oni moim zdaniem tak powinni robić, że właśnie te update'y większe, przynajmniej te sezonowe, ogólnie w Call of Duty, powinny właśnie, no, mieć, powiedzmy, ten właśnie preload do 2 dni, może jednego, no nie wiem, chociażby 20 godzin przed, aby właśnie ci, co mają, powiedzmy, wolniejszy internet, no to pobrali to, no powiedzmy, no o wiele szybciej, ponieważ czekając na ten cały update, aż on się pobierze, potem, nie wiadomo, skopiuje, potem zainstaluje, przynajmniej na PS4, to jest naprawdę masa czasu. Jak ktoś ma naprawdę wolny internet, to ma trochę kłopotów, lecz no wiecie, ten cały proces przedłużenia. Ale dobra, nie będę nic już tu przedłużał, tak jak i ten film się przedłużył, także dziękuję oczywiście za oglądanie. No i co? Słyszymy się w kolejnych, w sezonie 5. Na razie, Makler out. He was right until that treaty collapsed. And chaos set in. Now we got friends on the ground who need professionals to get the job done right. Shadow Company has actionable intel and the best warfighters money can buy. So I ask you, who do you want to be? And who do you want on your team? Join us.